Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Ósma Łapa. Dzisiaj będzie odcinek taki w zasadzie na szybko, bo właśnie wróciłem z kolejnej zoegzotyki, która się odbyła wczoraj. Jak wy to oglądacie dzisiaj, to zoegzotyka była wczoraj i co? I będzie odcinek taki, że się chwalę. Chwalę się tym, co kupiłem. Kupiłem sporo rzeczy. Nie chciałem tyle kupować, ale kupiłem. No to popatrzmy, co kupiłem i co dostałem. Ale najpierw intro. Pierwsza rzecz to oczywiście ogromne podziękowania dla organizatorów zoegzotyki, no bo jak zwykle zostałem bardzo, bardzo miło przyjęty i dostałem też gifty. Także zobaczmy, co dostałem od zoegzotyki. Tutaj mam akurat terrarium, które dostałem od Tropical Factory. Takie fajne dla nadrzewniaków, małe. Także to jest pierwsza rzecz, którą dostałem i którą się pochwalę. Takie terrarium, ono ma 10x10x20, chyba tak, z tego co mi się wydaje, tak. I jest bardzo fajnie wykonane, zresztą to jest standard Tropical Factory i no nie ma się do czego przyczepić. Mucha nie siada, ale do much przejdziemy za chwilę, ale najpierw, skoro już zacząłem o tej zoegzotyce, to zobaczmy, co dostałem od organizatorów zoegzotyki. Tutaj dostałem taki fajny liścik i jest tu napisane: zbliżają się wakacje i urlopowe wyjazdy. Życzymy Wam cudownych wycieczek, bajkowych wspomnień i przepięknej pogody. Niech zoegzotyczny ręcznik plażowy do zadań specjalnych służy Wam jak najlepiej i towarzyszy w tych pięknych przeżyciach. Dziękujemy, że jesteście i życzymy ogromnego naładowania baterii. Zespół Zoegzotyka. I ja również całemu zespołowi zoegzotyki mega, mega, mega dziękuję za tą fajną torbę i za ten mega ręcznik plażowy. A, otworzę. Ale czad. Zobaczcie, mam ręcznik zoegzotyka. Kurde, ale fajnie. I jak zwykle czadowa torba również zoegzotyka. Super. Wielkie dzięki jeszcze raz. Przejdźmy dalej do moich zakupów. Tutaj od Spiders Online, łamane przez jadowite.pl, kupiłem sobie 10 takich pojemników hodowlanych z siateczką, a kupiłem je dlatego, że po prostu mam problem z muszkami. Muszek jest bardzo dużo i bardzo mnie one irytują. Zresztą widzicie je pewnie gdzieś tam w odcinkach, jak otwieram pojemniki, tam gdzieś łażą muchy. Nieraz się to zdarzało i chcę sobie przetestować właśnie te pojemniki z tą taką siatką. Mam nadzieję, że przez to faktycznie muszki się nie przecisną i że no, da to egzamin. Także dam Wam znać, jak się sprawują te pojemniki. One mają wielkość, nie wiem jaką, tu chyba 20x20. Nie wiem, czy to będzie 10, czy no jakieś 10 cm. I one mają 3 litry pojemności. To jest taki broplastik, tak, ciach z pokryweczką. Bardzo fajna rzecz, wentylacja z dwóch stron. Jak będzie się sprawdzać, na pewno dam Wam znać. Mam tego sztuk 10. Dobra, to tyle. Ups. Nadal jest 10. Dobra, teraz przejdę do najważniejszego, czyli do zwierząt. Och, woda mi się ulała z mojego wężyka. I zobaczmy, co mam w plecaku, bo tu jest rzeczy dużo. Tu jest karmówka. Takie małe te turki. I kupiłem sobie coś, czego bardzo, bardzo dawno nie kupowałem, bo nie jestem wielkim fanem. Oj, zgniotło mi się. Mianowicie świerszcze. Kupiłem świerszcze dla pająków. Dobra, zaraz i tak będę je przekładał. To tu są świerszcze. Nie jestem fanem świerszczy, bo są strasznie głośne.
jak się trzyma je w tym samym pomieszczeniu, w którym się mieszka, to przez chwilę to jest fajne, nie? Łąka i tak dalej, ale na dłuższą metę to jest po prostu masakra. Ale rzadko tu bywam, więc teraz mi się jeszcze nie będą przeszkadzać. Dobra, to mam karmówkę i przejdźmy dalej. O, tu jest jedna fajna rzecz, którą dostałem od jednego ze znajomych, którego spotkałem na egzotyce, od Dawida. Taka trawa, sucha trawa do suchego terrarium. Przyda się, bo będę budował właśnie takie terrarium. Dawid, dzięki ci wielkie za to. Na pewno mi się to bardzo przyda. Znaczy, jestem pewny, że to mi się przyda, tak? Bo to mi to dałeś. Przejdźmy dalej. Ach. Jak suche terrarium, no to musi być ścianka. A ściankę zrobię z czegoś takiego. Stone Desert. Już kiedyś tego używałem. Jest to mega, mega fajne. Bo wiecie, można kupić taką zwykłą glinę, która jest jednolita i ona też jest jak najbardziej fajna. A można kupić też taki Stone Desert od Exoterry i on ma w sobie różne już tam kamyczki, różną strukturę. Także to nie jest taka jednolita glina z tego, tylko bardzo fajna taka gliniasto-kamienista struktura się z tego robi. Bardzo fajna rzecz, tylko niestety ciężkie. I no, nie najtańsze, no nie kosztuje tyle co zwykła glina, bo tam takie kilka kilo kosztuje, no tam 48 chyba złotych z tego co pamiętam. Także no niestety, coś za coś. Ale wiecie, no to się kupuje raz na chiński rok. Dobra, i teraz tutaj są już, ojej, zwierzaki. Mam nadzieję, że nic mi się nie stało. O. Wszystko ok, wszystko ok. Ciach, ciach, ciach. Nie tylko pająki, ha! A, dawno nie byłem na giełdzie, co? O, to chyba już wszystkie żyjątka. I co ja tu jeszcze mam? O! I tu jest takie coś. Jeszcze zobaczę, czy na pewno wszystko. Tak, i w plecaku nic więcej nie ma. Także są zwierzątka. Ale najpierw, zanim zwierzątka, to odpakuję nowy kubek. Kubek, który dostałem od Tomasa Stone Spiders. Tym razem czerwony, jak Ferrari. Albo jak Porsche. Ja wolę Porsche. Niemieckie, nie? Prawie jak Stone Spiders. Dziękuję za kubek. Przyda mi się do kolekcji, bo będę miał już chyba wszystkie w tym momencie. Czarny, biały i czerwony teraz. Super. Dobra, to jakie zwierzęta przywiozłem ze sobą z giełdy? Celowo mówię przywiozłem, a nie kupiłem, bo część z nich dostałem. Tak, część z nich dostałem. To od czego by tutaj zacząć? Dobra, coś co nie jest pająkami. Coś co nie jest pająkami to są straszyki. Straszyki, które kupiłem dla Olgi. Mojej, która bardzo polubiła te stworzonka. Więc kupiłem jej 3 gatunki po parce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tutaj kupiłem tak, parkę australijskich straszyków, parkę straszyków nowogwinejskich i parkę straszyków olbrzymich. I to są chyba nowogwinejskie, odmiana barwna black and white, z tego co kojarzę. Mogę coś tam pomylić, bo wiecie, no, nie jest to moja specjalność, a moja pamięć też nie jest jakaś najlepsza, ale wydaje mi się tak, że to są te właśnie te, które przed chwilą mówiłem. Tak, australijskie odmiana black and white. To jest samica, samica jest dużo większa i tutaj jest samiec. O, byłaś. I tutaj jest samiec, który jest od samicy mniejszy, jak widać. Bardzo fajne, pocieszne zwierzątka. Bardzo proste w hodowli. Generalnie zapraszam was do mojego odcinka o straszyku diabelskim, który kiedyś tam uczyniłem. Jeżeli ktoś nie oglądał, to myślę, że warto jest sobie zobaczyć.
ziomeczku, wracaj, zobaczyliśmy cię. Także tutaj jest australijski, odmiana Black and White. Tak? Tak, chyba tak, kurczę, nie pamiętam. Tutaj jest parka straszyków olbrzymich. Oho, stawiam się, jestem strasznym straszykiem jestem. A, ale ma straszne kolce. No, ukłuł mnie dziad. Chodź, wyjdź, pokaż się. I to jest straszyk olbrzymi. Pan powiedział, że jeszcze dwie wylinki i ta samica zacznie mieć kolor zielony. Także ufam panu sprzedawcy, bo wygląda na to, że wiedział, co mówi. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Pozdrawiam serdecznie. Nie pamiętam, od kogo je kupiłem. Było kilka stoisk, na których można było je kupić. Nie pamiętam, także proszę o wybaczenie. Następnym razem sobie zapiszę. Także tutaj jest parka straszyków olbrzymich. I jeszcze jedna parka straszyków, chyba australijskich albo nowogwinejskich. Kurczę, nie pamiętam. Jedne z nich to są nowogwinejskie, a jedne to są australijskie. Sorry, no. I te są takie. A, ten chyba nie ma jednego odnóża, no ale to akurat nie jest problemem. Wykonują ruchy jak modliszki. To jest przecudne. Bardzo fajne stworzonka. I to jest też parka samiec i samica, ale które jest które, na tym etapie nie jestem w stanie stwierdzić. Nie wiem. Pewnie niebawem samica będzie dużo większa niż samiec. Także zrobię wam aktualizację za czas jakiś. Dobra, dajmy już im spokój. No, weźże te odnóża. Dobrze, to straszyki mamy. Australijskie, nowogwinejskie oraz te olbrzymie. I co? I tutaj mamy pająki. Pająki. I tak. Nie pamiętam, który był który. Haha, nie pamiętam, co kupiłem. Ale dobra, tutaj jest tak, zacznę od tego. Od Oscara kupiłem sobie Terrafossę Blondie, ponieważ no, moja Terrafossa Blondie, którą kupiłem w Spidershopie jakiś czas temu, niestety nie przeszła wylinki. Zaklinowała się w wylince i no, nie przeżyła. Także od Oscara, któremu udało się rozmnożyć Terrafossę Blondie, mam blondynę. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że tym razem wszystko z nią będzie w porządku. Dobra, to jest Terrafossa Blondie. Kolejna rzecz od Arenta kupiłem tak. To jest Harpactyra pulchripes, czyli Afryka. Harpa, której do tej pory nie miałem, a która zawsze mi się bardzo, bardzo podobała, więc stwierdziłem, a kupię sobie. No i mam Harpactyrę pulchripes. I tutaj mam, ojej, do tej pory to się nazywało, patrzcie, dostałem zaćmienia,
Burgessi i tylko po tych zmianach. Teraz to będzie Amazonicus, jakoś tak, Burgessi. I tutaj mam dwie sztuki tego, bo dostałem od Mariusza kiedyś jedną, ale niestety wzięła i się trochę przysuszyła, więc kupiłem sobie teraz drugą i Mariusz sprezentował mi jeszcze jedną sztukę, także Amazonicus Burgessi albo Amazonius Burgessi, jakoś tak, Burgessi w każdym razie. Kiedyś to był Pseudoclamoris Burgessi, tak, ale teraz to już jest Amazonicus, z tego co pamiętam. Tutaj moje zakupy od Spider Shopu, zakupy i gratis, bo jednego pająka dostałem gratis, bardzo zresztą fajnego, i to jest Hapalopus SP Guerilla. Mam już takiego jednego, ale wiecie, co dwa Hapalopus SP Guerilla, to nie jeden Hapalopus SP Guerilla. Także bardzo dziękuję za tego pająka, bo je są przepiękne i mam nadzieję, że będzie parka, uda się je rozmnożyć i wszyscy będą mieli Hapalopus SP Guerilla i wszyscy będą szczęśliwi. Taki jest plan. Trzymajcie kciuki. Tutaj jest Lividus. Chociaż jest napisane Birupesigoroximorum, ale nie, to jest tylko tak napisane. Kuba sobie zrobił żart. Tutaj jest Lividus. Tylko ja nigdy nie pamiętam Cyriopagopus Lividus? Chyba tak, zaraz sprawdzę. Aha, świerszcze już cykają, super. Tak, Cyriopagopus Lividus. No, czyli dobrze mówiłem. A to jest Homeoma jakaś, kurczę. Już sprawdzę na stronie Spider Shopu. Dzisiaj kupił i nawet nie wie, co kupił, nie? Zaraz sobie sprawdzimy. O! Nie znalazłem na stronie, ale przypomniało mi się, to jest Homeoma Peruvianum. Tak, Homeoma Peruvianum. Te trzy pająki od Spider Shopu i od Przemka z Arachnofobii. Kupiłem sobie samiczkę i teraz uwaga, będziecie pewnie, ale jak to? Po prostu tak to. Kupiłem sobie samiczkę Pterinochilus murinus usambara. I usambara pomarańczowa, przepiękna i pewnie zwariowana, zawitała w hodowli ósmej łapy. Także, no ładny pająk, bardzo ładny, nie ukrywam. Dobra, nie będę tutaj ryzykował, zamykam ją. I dla tej właśnie usambary będę budował prawdopodobnie w następnym odcinku terrarium, no takie właśnie suche. Po to mi właśnie są te trawy i po to jest mi... To ciężkie cholerstwo. No i dobra, i to był taki szybciutki odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał i będziemy kończyć. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na giełdzie, którzy mnie poznali, którzy podeszli, z którymi miałem okazję porozmawiać. Jest was co giełdę coraz więcej i to bardzo mnie cieszy i jest mi bardzo miło, jak po prostu podchodzicie i chcecie ze mną gadać. I pamiętajcie, ja nie jestem żaden pan,
Mówcie do mnie normalnie, Andrzej. No, bez pana, nie trzeba, naprawdę. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają i cieszę się, że to robicie i dziękuję wam za to i co? I to by było na tyle. A, i moim wspierającym dziękuję, no przecież jak mógłbym zapomnieć. Moi wspierający są w ogóle the best. Także co? Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję. Świerszcze już mnie zaczynają wkurzać. Tak, niedługo umrzecie. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Życzę wszystkim miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć!